Łomża położona nad Narwią to ważny ośrodek gospodarczy, edukacyjny i kulturowy oraz jedno z większych miast województwa podlaskiego. Jednak znajduje się na historycznym Mazowszu i jest stolicą ziemi łomżyńskiej. Historia Łomży miała bardzo burzliwy przebieg. Przeplatały się w niej lata triumfu z latami niepowodzeń. W poprzednim filmiku poznaliśmy historię powstania Łomży. Dziś ciąg dalszy, czyli okres po nadaniu praw miejskich. Był to czas rozwoju, tak zwany złoty okres Łomży. Największy rozkwit miasta przypadł na wiek XV i XVI. Książęta mazowieccy przyznawali miastu kolejne przywileje. Łomża rozwijała się jako ośrodek sądowo-administracyjny i stolica ziemi łomżyńskiej. Odbywały się tu sądy ziemskie i grodzkie, a także lokalne sejmiki szlacheckie. Około 1470 roku na północny zachód od miasta lokacyjnego posadowiono tzw. nowe miasto z odrębnym rynkiem. Z inicjatywy mieszczan i przy wsparciu księżnej Anny Radziwiłłówny oraz jej synów Stanisława i Janusza w latach 1504-1525 powstała łomżyńska fara, reprezentująca gotyk mazowiecki. Nowy bazylikowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła i świętego Jana Chrzciciela to także zasługa proboszcza księdza Jana Wojsławskiego, kanonika warszawskiego i płockiego. Od 1526 roku świątynia pełniła rolę fary dla Łomży. Na początku XVII wieku w kościele parafialnym znajdowało się kilkanaście ołtarzy, tak zwane altarie. Książęta mazowieccy wymierali bezpotomnie i stopniowo ich ziemie wracały do Polski. Po śmierci ostatnich książąt mazowieckich i wcieleniu Mazowsza do korony w 1526 roku Łomża stała się miastem królewskim. Król Zygmunt I Stary potwierdził przywilej lokacyjny księcia Janusza I Starszego. Rozpoczął się złoty okres w historii miasta. W połowie XVI wieku miasto liczyło 3300 mieszkańców, ponad 540 domów oraz 7 kościołów. Posiadało dwór królewski, ludwisarnię, arsenał, łaźnie, spichlerze zbożowe, magazyny soli i inne budowle. Łomża posiadała dwa zamki, jeden w granicach miasta, a drugi w dawnej lokalizacji, czyli na terenie Starej Łomży. Miasto otoczone było wałami. Można ją było odnaleźć nawet na kilku mapach prezentujących Europę Środkowo-Wschodnią. W mieście, którego świetność przyrównywano jedynie do Warszawy i Płocka, powstał nawet Zamek Królewski, który został rozbudowany z inicjatywy królowej Bony Sforcy. Królowa chętnie przybywała do Łomży na łowy. Łomża była ośrodkiem handlu i rzemiosła. Miasto leżało na szlaku rzecznym Narew-Wisła. Łomżyński port rzeczny należał do największych tego typu na Mazowszu i odgrywał bardzo ważną rolę, zwłaszcza w handlu płodami rolnymi. Tutejsi kupcy wiedli prym w międzynarodowym handlu drewnem, 30% handlu Mazowsza, zbożem, solą, lnem czy konopiami. Poza tym o wielkości i znaczeniu handlowym miasta mogła świadczyć obecność 6 mostów na Narwi oraz krzyżowanie się tutaj kilku międzynarodowych dróg handlowych. Z Moskwy do Poznania tak zwana Droga Futrzana, z Mazowsza na Litwę do Wilna czy do Prus. Łomża handlowała z Gdańskiem, Elblągiem, Toruniem i Królewcem. Zresztą jedno z przedmieść Królewca miało nosić nazwę Łomżyńskiego. Przez Łomżę przewijali się różni ludzie, nieraz z dalekich stron, z Litwy, Rusi, Prus. Nazwa Łomży znana była nawet poza granicami Polski. Co najmniej od roku 1494 datuje się obecność ludności żydowskiej, a od około 1530 roku nielicznych protestantów. Na skutek pogłębiających się konfliktów ekonomicznych pomiędzy żydowską a chrześcijańską ludnością miasta, Łomża otrzymała z rąk króla Zygmunta Augusta przywilej de non tolerandis judaeis. Spowodowało to wypędzenie ludności żydowskiej na ponad 200 lat.
Zatem mieszczaństwo Łomży do końca XVIII wieku było polskie, rodzime. W okresie największego rozwoju Łomży ważną rolę odgrywały cechy. W XVI wieku w Łomży było 20 rzemiosł zorganizowanych w cechy, około 600 rzemieślników oraz 60 kupców. Istniał również cech Bractwo Literatów. Należeli do niego mieszczanie znający litery i nuty, którzy śpiewali psalmy, hymny i pieśni kościelne. Ustanowienie kata w Łomży, także dla pozostałych miast ziemi łomżyńskiej, podkreśla znaczenie miasta. Pierwszy autor szczegółowego opisu Mazowsza, Jędrzej Święcki, tak pisał o mieście. Nad tą samą Narwią, poniżej, leży Łomża. Jest ona bezsprzecznie pięknym miastem i poza Warszawą nie ustępuje żadnemu z miast tak pod względem wyglądu zewnętrznego murowanych budynków, poziomu życia i zamożności mieszkańców, jak też i jako rynek handlowy wielu artykułów. Zamek Królewski w Łomży jest ogromny. Dawniej zjeżdżali doń książęta mazowieccy, obecnie jest to siedziba starosty grodowego. Ratusz i inne budynki urzędowe zniesione wielkim sumptem, wśród nich kościół. Domy obywateli okazałe. Poza tym wokół nie ma w ogóle murów obronnych i to stanowi jedyny brak w całokształcie wielkości miasta. W drugiej połowie XVI stulecia Łomża otrzymała szansę odegrania bardzo ważnej roli w życiu politycznym ówczesnej Polski i po części ją odgrywała. Król Zygmunt August dość często gościł na zamku w Łomży, gdzie zwoływał m.in. Radę Senatorów w latach 1561-2 w związku ze sprawą Inflant. Projektowano nawet zwoływanie do Łomży Sejmów. W 1563 roku naznaczony do Łomży Sejm nie doszedł jednak do skutku i został przeniesiony do Warszawy. Kolejne królewskie 5 minut Łomża miała po śmierci króla Zygmunta Augusta. Do miasta przyjechała wówczas na 2 miesiące jego siostra i następczyni, Anna Jagiellonka. Nie wyszła za mąż, co po bezpotomnej jego śmierci w 1572 roku uczyniło z niej czołową osobistość w państwie. Dziedziczkę rodu określano mianem infantki. Zatem po śmierci króla zjechała się w październiku szlachta mazowiecka do Łomży, gdzie przebywała Anna Jagiellonka. Przebywała tutaj od początku października do końca listopada 1572 roku. Mieszkała na dworze królewskim, który zajmował miejsce od skarpy na ulicy Senatorskiej do klasztoru benedyktynek. Sytuacja polityczna po śmierci króla, jak i postawa Anny Jagiellonki sprawiły, że o Łomży mówiono głośno nie tylko w Rzeczpospolitej, ale i całej Europie. Kolejnym ważnym wydarzeniem było przybycie jezuitów do miasta w 1609 roku. Obecność jezuitów na Mazowszu spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem ze strony miejscowej szlachty. 5 września 1614 roku jezuici otworzyli kolegium w Łomży, czyli rodzaj szkoły średniej. Kolegium nieprzerwanie prowadziło swoją działalność do kasaty zakonu w 1773 roku. Co ciekawe, doradcą rektora i dyrektorem szkoły łomżyńskiej przez kilka lat był nawet święty Andrzej Bobola. W szkole zaczęło rozwijać się życie kulturalno-naukowe. Powstał teatr szkolny, sodalicja mariańska, bursa dla ubogich studentów, chór szkolny oraz biblioteka. Jezuickie Kolegium Łomżyńskie było szkołą humanistyczną. Nauka w szkole była bezpłatna. Do szkoły uczęszczało około 500 uczniów. Niestety po okresie rozwoju widoczne stają się wyraźne objawy kryzysu. W pierwszej połowie XVII wieku następuje zmierzch świetności miasta, podobnie jak wielu innych ośrodków miejskich na Mazowszu. Łomża zaczyna chylić się ku upadkowi. Podobnie zresztą jak cała Rzeczpospolita.
zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Propatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.